dzisiaj trochę na sportowo, dlatego że sport wywołuje wiele emocji. Byliśmy świadkami niejednych mistrzostw świata, gdzie w końcówce meczu piłka dosłownie kilka centymetrów biegła obok słupka, czy też piłka do kosza, która została rzucona w ostatnich sekundach, rolowała w obręczy, nie wpadła. Jest to obrazem, w pewien sposób jest to obrazem naszego grzechu, czyli minięciem się z celem, zejściem z prawidłowej drogi. Mamy taką naturę i tendencję do tego, że zaprzeczamy naszemu grzechowi. Nawet jeśli grzeszymy, jeśli jesteśmy źli, jeśli czynimy niedobro, mówimy nie, nie, to nie ja. Zaprzeczamy, kłamiąc. Tym samym kłamiemy siebie i robimy kłamcę z Boga. Dlatego też chcę, abyśmy przeczytali kilka wierszy z pierwszego listu apostoła Jana, które usłyszymy w niedzielę, a są zapisane w pierwszym rozdziale w 8, 9 i 10 wierszu. Poproszę Cię, Noemi, abyś przeczytała. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkich nieprawidłości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Noemi, czy lubisz być oszukiwana? Nie, nie lubię. Czy lubisz coś takiego, kiedy koleżanka lub kolega Cię okłamuje? Nie, nie lubię. A czy lubisz to wtedy, kiedy się dowiadujesz, że tata dla żartów czasem oszukał? Nie, nie lubię. Myślę, że nikt tego nie lubi, bo wtedy tracimy zaufanie do kogoś drugiego. A zaufanie jest bardzo ważne w relacji z Bogiem, bo jeśli nie tworzymy tego zaufania, kłamcę z Boga robimy. A jednak Bóg nie jest kłamcą, dlatego że odpuszcza nasze grzechy i jest orędownikiem u Ojca i jest sprawiedliwy. Dlatego warto ze swoim grzechem, minięciem się z celem, zwrócić się do Jezusa Chrystusa i zaufać Mu. To chyba na tyle. Idziemy grać? No. To już Biblię chodzę grać.